W encyklice Invicti Athlete Christi, wydanej w 300. rocznicę męczeństwa świętego Andrzeja Boboli, która przypadła w 1957 roku, ojciec święty Pius XII zwrócił się do narodu polskiego, by zawsze trwał przy wierze katolickiej. Tak pisał o Polakach. Niechże więc nadal bronią ojczystej wiary przeciw wszystkim niebezpieczeństwom, niech usiłują obyczaje do norm chrześcijańskich dostosowywać, niech to sobie mają mocnym przekonaniem za największą chwałę swojej ojczyzny, jeżeli przez nieugięte naśladowanie niezachwianej cnoty przodków to osiągną, żeby Polska, zawsze wierna, była dalej przed murzem chrześcijaństwa. Zdaje się bowiem wskazywać historia jako świadek czasów, światło prawdy i nauczycielka życia, że Bóg tę właśnie rolę narodowi polskiemu przeznaczył. A więc sam namiestnik Chrystusa, Ojciec Święty, mówi tu o przedmurzu chrześcijaństwa, jako o dziejowej roli Polski. No więc zadajmy sobie to pytanie, czy Polska rzeczywiście tą rolę w przeszłości wypełniała i czy nadal ją pełni, jakby idąc za wezwaniem Ojca Świętego sprzed niewiele więcej jak 60 lat. O tym, że Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie tworzą coś na kształt muru osłaniającego zachodnią Europę od tych zewnętrznych nieprzyjaciół, wiedziano już w miarę wcześnie, czy przynajmniej w Polsce, zdano sobie z tego sprawę w miarę wcześniej, bo już u zarania XV wieku. I już w taki sposób argumentacji pojawił się w ustach polskich posłów występujących na dworach papieskich, na dworach kolejnych papieży, w toczącym się sporze właściwie tej dyplomatycznej wojnie pomiędzy Polską a zakonem krzyżackim. Polska strona argumentowała, że właśnie Polska, Królestwo Polskie stanowi taki mur, taki wał odgradzający, chroniący Europę od nieprzyjaciół wiary i dlatego wszelkie naruszenie tego wału, a zakon krzyżacki poprzez swoją agresywną politykę i knowania do tego miał dążyć. Wszelkie naruszenie takiego wału odbyłoby się ze szkodą dla całej chrześcijańskiej Europy, dla całej Christianitas. I stąd też nic dziwnego, że pierwszym zachodnim europejskim dyplomatą, który używa tego sformułowania w stosunku do Polski, jest właśnie wysłannik papieski, legat Hieronim Lando, który uczynił to w 1462 roku, o czym informuje nas w swych rocznikach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskiego, nasz wspaniały kronikarz Jan Długosz. Trzeba było jednak dość wiele lat, by idea tego przedmurza, która była wyrażana w przeróżnych określeniach, na przykład mówiono o zaporze i obronie od wrogów, wysuniętym bastionie, zamku i bastionie naszej religii, najobronniejszym zamku i najbezpieczniejszym przedmurzu, murze obronnym, twierdzy całego chrześcijaństwa i tym podobne, rozpowszechniła się w przeróżnych publikacjach i wystąpieniach polskich dyplomatów i pisarzy politycznych. W mowach na przykład w mowach biskupów Erzmaciołka i Jana Łaskiego, w pismach Jana Ostroroga, Justusa Decjusza, Marcina Bielskiego, czy w liście Zygmunta I do Albrechta Hohenzollerna. Minęło kolejne półwiecze i idea ta zagościła już w świadomości całej właściwie intelektualnej elity Europy. Królestwo Polskie jawiło się w niej jako położony na rubieżach potężny wał obronny, chroniący świat chrześcijański od niebezpieczeństw nadciągających ze wschodu. Co ciekawe, jest pogląd taki wyrażany zarówno pisarze katolicy, jak i protestanccy. Z tym, że działo się to w epoce, która w czasie, gdy jeszcze protestanci nie zaczęli jakby dla obrony przed zagrażającymi im katolickimi
rzekomo zagrażającymi im katolickimi monarchami, a zwłaszcza Habsburgami, zerkać w stronę Turków jako możliwych ewentualnych sojuszników. Pewną skazę na tym obrazie Polski, który w tym czasie się wytworzył, stanowiło ustawiczne takie unikanie przez Polskę zaangażowania się w kolejne organizowane przez papiestwo ligi przeciw Turkom. Stanowisko to wiązało się bezpośrednio z nastrojami panującymi pośród szlachty i z podziałem religijnym, który w XVI wieku miał miejsce pośród tejże polskiej szlachty. Otóż szlachta protestancka obawiała się przede wszystkim dominacji Habsburgów w Europie. No i oczywiście, co za tym idzie także, no, najgorszym dla niej możliwym złem był ewentualny habsburski kandydat na tronie polskim. Stąd też mówiąc tego wprost, broniła się przed Habsburgami także w taki sposób, że nie chciała angażować Polski ową wojnę z Turcją, mogącą umocnić właśnie tychże Habsburgów. Także bardziej obawiali się owych katolickich monarchów, aniżeli Turków w granicach swojego własnego państwa, co będzie później miało oczywiście bardzo złe konsekwencje dla państwa polskiego i co piętnował zresztą w swoich pracach, w swoich kazaniach, już tu wielokrotnie dzisiaj wspominany, ksiądz Piotr Skarga, który wytykał to właśnie polskiej szlachcie, że z lenistwa i właśnie z powodów przewrotności nie chce bronić przed tym zagrożeniem ze wschodu całego chrześcijaństwa. Dopiero wybuch wojny w 1620 roku, straszliwa klęska cesarska i śmierć hetmana Stanisława Żółkiewskiego spowodowały, że nie tylko król Zygmunt III w działaniach dyplomatycznych na dworach europejskich, ale i ogół szlachty powtarzać zaczął słowa o polskim przedmurzu. Bitwa pod Chocimiem, choć nie zakończyła się zdecydowanym sukcesem militarnym, to jednak zatrzymała najazd olbrzymiej armii tureckiej. Stąd też została uznana za zwycięstwo strony polskiej, a wieść o niej rozniosła się szeroko po Europie, na nowo ugruntowując sławę polskiego przedmurza. Przypomnijmy, że papież Urban VIII dla upamiętnienia tej bitwy ustanowił na dzień 10 października nabożeństwo dziękczynne, które w Polsce zostało wpisane do formularzy mszalnych. Niezależnie od sprawy tureckiej, co pewien czas pojawiał się pogląd, że Polska stanowi również przedmurze katolickiego świata przed naporem schizmatyckiej i barbarzyńskiej Moskwy. Długoletnie zmagania Rzeczypospolitej z państwem carów, no tu już jak najbardziej realne. Tutaj nikt, że tak powiem, od tej walki się nie uchylał ani przez chwilę. Europa obserwowała właściwie z pewną sympatią dla Polaków, z wyjątkiem tych sił w Europie, które usiłowały też z Moskwą w jaki sposób się dogadywać. Zwłaszcza gdy okazało się, że Moskwa nie zamierza się angażować przeciwko Turkom, no to oczywiście poziom owej sympatii do Rzeczpospolitej, szczególnie na dworach katolickich, wzrósł. Na przestrzeni XVII wieku miało miejsce takie stopniowe utożsamianie się całego narodu szlacheckiego z tą ideą antemurale. Tym silniejsze, że skoro Rzeczpospolita stawała się coraz bardziej państwem szlachty, coraz bardziej jej jakby wspólną własnością, to i owa szlachta broniąca owej rei publicae własnymi piersiami zaczynała uważać, że sama ona jako szlachta stanowi właśnie przedmurze chrześcijaństwa. I pomimo swego w sumie antymilitaryzmu i skłonności do unikania wojen zaczepnych, tenże ogół szlachecki, doświadczony kolejnymi wojnami z Kozaczyzną, Rosją, Szwecją
czy Siedmiogrodem. Coraz chętniej widział Polskę jako twierdzę katolicyzmu, oblężoną przez sprzymierzonych ze sobą innowierczych wrogów, co oczywiście wreszcie w połowie XVII wieku no, stało się już taką ewidentną prawdą, prawda? W dobie potopu i tego układu w Radno, który był tak naprawdę pierwszym rozbiorem Polski. Wreszcie w dobie starcia cywilizacji zapoczątkowanego najazdem tureckim na południowo-wschodnie ziemie Rzeczpospolitej, a zakończonego bitwą pod Wiedniem, Antemuralo stało się niejako elementem doktryny polityczno-państwowej, choć nie ujętej właściwie w żadne dzieła teoretyczno-historiozoficzne, to jednak obecne w świadomości tak najwyższych, jak i najniższych warstw narodu politycznego, a więc szlachty. I z taką doktryną wkroczyła Rzeczpospolita w XVIII wiek, w coraz mniejszym stopniu wymierzając jej oczy przeciw tureckiemu, słabnącemu już zagrożeniu, a coraz bardziej wpisując tą ideologię przedmurza w kanon ideologii złotowolnościowej, a więc ideologia ta zamieniła się w ideologię misyjną, ideologię po części mesjanistyczną, o charakterze już proto, o charakterze, którym moglibyśmy określić proto mesjanizmem szlacheckim. A więc to przekonanie, że to właśnie wolnościowy ustrój, najpełniej generujący cnoty obywatelskie, zapewni Polsce obronę przed wszelkimi zewnętrznymi niebezpieczeństwami. Tak więc idea Antemurale stawała się w tym czasie właściwie przyczynkiem do rosnącej megalomanii narodu szlacheckiego, jego przekonania, że skoro opatrzność wyznaczyła Rzeczpospolitej tak ważne zadanie, jak ochrona tego złotego, najwspanialszego ustroju, tej złotej wolności, to nie pozwoli z pewnością na jej upadek. Stąd też nie było już daleko do stwierdzenia, że również ustrój państwa, które sprawowało tak zaszczytną pośród potęg chrześcijańskich misję, jest dziełem samej opatrzności. No i stąd właśnie moje stwierdzenie o tym protomesjanizmie, który później zaowocuje nam w dalszych wiekach. Tymczasem porządek ten, co wiemy z kart historii, coraz bardziej zamieniał się w anarchii i bezprawie. Kształtowany w dużej mierze przez szlachtę, pod dyktando jej egoistycznych interesów, w dalszej perspektywie odebrał Rzeczpospolitej siłę, dzięki której mogłaby ona pełnić rolę faktycznego przedmurza Europy jeszcze przez wiele wieków. Możemy sobie wyobrazić, prawda, tylko jaką rolę dziś współcześnie pełniłaby Polska, gdyby nie upadek Rzeczpospolitej w XVIII wieku. Wobec pogłębiającego się kryzysu wewnętrznego, zacofania gospodarczego i politycznego państwa, stopniowego uzależniania się politycznego od ekspansywnych sąsiadów, zwłaszcza rosnącej w potęgę Rosji, polskie przedmurze stawało się właściwie coraz bardziej ideologicznym konstruktem, dalekim od rzeczywistości. I upadająca Rzeczpospolita stawała się już de facto nie przedmurzem, ale mostem, na którym spotykały się o czym pan profesor Kucharczyk już wspominał, trzy absolutyzmy oświecone, których powodzenie i kariera mogło wieścić już nadejście nowego świata, a więc rosyjski despotyzm, fryzjerysjańskie prusactwo i racjonalistyczny józefinizm austriacki. Upadek państwa polskiego i towarzysząca mu refleksja rozpoczęły nareszcie dyskusję na temat roli, jaką Rzeczpospolita pełniła, czy ma pełnić w dziejach. W gąszczu tych poglądów i stanowisk zarysowały się właściwie dwa główne kierunki, akcentujące ową rolę przedmurza. Pierwszy z nich romantyczny, wyrosły gdzieś na gruncie tego szlacheckiego mesjanizmu, idealizował
czy protomesjanizmu, idealizował ustrój i politykę Rzeczpospolitej, prezentując pogląd, że była ona najdoskonalszą dotąd próbą realizacji zgodnego z Ewangelią porządku ziemskiego. Tłumacząc rozbiory Polski, wyjaśniał, że musiała ona upaść otoczona państwami, w których zasady Chrystusowej Ewangelii zostały zapoznane lub wypaczone. Stąd był już tylko krok do poglądów mesjanistycznych, otwarcie upatrujących w fakcie upadku Polski etap misji, mającej polegać na zbawczym dla świata cierpieniu i śmierci narodu polskiego, nowego narodu wybranego, mocą Bożą mającego zostać odrodzonym, albo więcej jeszcze, własną siłą zmartwychwstać i w ten oto sposób dopełnić niejako historię rodzaju ludzkiego, a jednocześnie zapoczątkować zupełnie nową jej erę. Tu już przeszliśmy do jawnych i oczywistych herezji. Natomiast katoliccy konserwatyści powodów upadku Polski doszukiwali się raczej w winach samych Polaków, idąc tą ścieżką wyznaczoną przed wiekami przez już wspomnianego wielkiego królewskiego kaznodzieje, księdza Piotra Skargę. Józef Szujski, wielki twórca krakowskiej szkoły historycznej, pytał w swoim programowym artykule, czyli w kilka prawd z dziejów naszych, dlaczego ten naród umarł? Ten naród, który miał dnie tak świetne, kraje tak wielkie, myśli tak wzniosłe, duszę tak szlachetną. Dlaczego spełniła się na nim co do joty, dlaczego spełniło się na nim co do joty proroctwo świętobliwego kaznodziei dni Zygmunta III? I zaraz odpowiadał, że przyczyną tej katastrofy był upadek harmonii w społeczeństwie narodowym, polegającej na czynniku rządu z jednej, na czynniku ładu i sprawiedliwości społecznej z drugiej strony. Upadek spowodowany grzechami, takimi jak nierząd, pogardzanie bliźnim, uciemiężenie ludu. A wszystko to spowodowało, że posłannictwo tak znaczne, jakie miał naród polski, nie mogło być dobrze wypełnione. Idea przedmurza stała się też jednym z najważniejszych wyznaczników pierwszych prób budowania całościowej, specyficznie polskiej, katolickiej historiozofii, zakorzenionej w uniwersalistycznej wizji historii jako dziejów zbawienia ludzkości, podjętej przez polskich ultramontanów z założycielami Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców na czele, czyli księdzem, a raczej księżmi Hieronimem Kajsiewiczem i Piotrem Semenenką. Zdaniem zmartwychwstańców było oczywiste, nawet po bardzo pobieżnej analizie historii ojczystej, że okresy wielkości Polski wiążą się w naszych dziejach ściśle z wielkim wysiłkiem podejmowanym na rzecz ewangelizacji sąsiednich narodów lub przywracania ich na łono Kościoła. Sensem dziejów ludzkości jest odczytywanie Bożych zamysłów, a więc jak najpełniejsze uczestnictwo w Bożym planie zbawienia. Narody, podobnie jak inne społeczności, mogą lepiej lub gorzej uczestniczyć w tym planie, a za złe wypełnianie tego posłannictwa mogą zostać ukarane. Ksiądz Kajsiewicz pisał między innymi: dzieje ludzkie są dziejami grzechów i chłosty za nie. W ręku Boga jeden naród jest młotem, a drugi kowadłem. I nawzajem. Ani się gorszyć trzeba, że równie albo i więcej grzeszne ludy są karcicielami innych. Sprawiedliwość Boża, jak ludzka, nie używa najświętszych w społeczeństwie ku wypełnianiu swoich wyroków. Nagrody cieszą się więc wolnością, jak ludzie. Jeżeli naród odwraca się od swego posłannictwa, może przez Boga być odwrócony, i tu ksiądz Kajsiewicz używa takiego pięknego porównania, jak garnek zbity, nie wydający dźwięku. Oczywiście biblijnego porównania, żeby było jasne. Jednak prześladowania, które spadają na naród, nie są zwykłą pomstą, ale drogą do zrozumienia swoich grzechów i wyparcia się nich. Podobnie jak człowiekowi, który się nawraca, grzechy zostają wybaczone, tak i naród może doświadczyć Bożego miłosierdzia. Naród nie jest przecież ani przypadkowym zbiorem jednostek, ani organizacją zawiązaną na skutek umowy społecznej, ale dziełem Boga, który zgodnie ze swym zamysłem powołuje go niejako do życia. Oczywiście życie to nie jest od samego swego początku w pełni ukształtowane. Naród rozwija się jak człowiek od swego stanu zarodkowego, jednak podobnie jak istota ludzka, obdarzony jest od początku duszą. Taki naród posiada swojego darowanego mu przez Boga ducha, zgodnie z którym lub przeciw niemu następnie się rozwija. I to, o czym już wspominali moi szanowni przedmówcy. Oczywiście istniała jakaś historia albo proto historia Polski przed chrztem, ale dopiero
chrzest Polski wetchnął, właśnie natchnął tego ducha w naród polski. Dopiero on spowodował, że to ciało jakieś takie kształtujące się, ten zlepek jakichś komórek się, prawda, stał człowiekiem, znaczy stał się ostatecznie narodem. Podstawowym założeniem, jakby takim bazowym, o którym ksiądz Kajsiewicz pisze, wypełnienia tej roli, jest oczywiście wytrwanie przy Kościele, posiadającym pełnię Bożego objawienia i doskonalenie przez naród w obrębie własnego państwa stosunków wewnętrznych w duchu wiary Chrystusowej. Jest to wewnętrzny aspekt posłannictwa narodu. Zewnętrznym natomiast jest dążenie do rozkrzewiania Królestwa Chrystusa na ziemi, również poza terenem własnego państwa. Obydwa te aspekty oczywiście uzupełniają się i nie mogą być od siebie oderwane. I z takim ujęciem identyfikował się także już wspomniany Józef Szujski, który pisał: przeznaczeniem narodów jest służyć idei opatrzności Bożej, która się w dziejach ludzkości urzeczywistnia. Ta idea powołuje w pierwostanie swoim pogrążane ludy i szczepy na plac działania, wyznacza im posłannictwo, a przez to posłannictwo podnosi je do stanowiska narodów jako świadomych czynników w życiu powszechnodziejowym, w życiu ludzkości. To posłannictwo nadaje w końcu narodom znamie nieśmiertelności, którego znamienia ludy i szczepy nie mają. Realizacja tego posłannictwa była według Szujskiego czymś na kształt przymierza narodu z Bogiem. Posłannictwem Polski była misja chrystianizacji wschodu, zaś rolą, którą miała ona spełniać, jest właśnie przedmurze chrześcijańskiego świata. Dlaczego więc Polska upadła, choć całymi siłami starała się wypełniać swoje posłannictwo? Każdy naród, każde społeczeństwo ludzkie zależne jest od pewnych warunków ładu, sprawiedliwości od wewnątrz, a potęgi na zewnątrz, których nie wypełniwszy, traci ono swoje siły rozwoju, niezawisłość i niepodległość, stwierdzał Szujski. Innymi słowy, nie można wypełnić dziejowej misji na zewnątrz, nie zadbawszy o uporządkowanie własnych spraw wewnętrznych. I już niewiele ponad pół wieku po tym, jak zostały napisane te słowa, Polska dopiero co odrodzona po stuletniej niewoli, znowu miała okazję wystąpić w roli antemurale, mianowicie stawić czoła nawale ze wschodu, ogarniętego szałem najbardziej barbarzyńskiej i najkrwawszej utopii w dotychczasowych dziejach człowieka. W obliczu najazdu niszczycielskich hord bolszewickiego żołdactwa odżyła znowu idea przedmurza, która pojawiła się w przepiękny sposób w rozmaitych publikacjach. I odżyła ona w praktyce, bo wszystkie warstwy narodu polskiego stawiły się, aby stawić tej nawale czoła. I pewnie istotne jest to, bo to w jakiś sposób uzupełnia to, o czym już wspomniał pan profesor Kucharczyk, że o ile inne warstwy w oczywisty sposób angażowały się, stawając, a więc inteligencja, szlachta albo ziemiaństwo już w owym czasie, czy kler, angażowały się w tą obronę państwa z powodów już takich uświadomionych uczuć patriotycznych, jeżeli chodzi o włościan, ich podstawową motywacją była właśnie obrona cywilizacji, była właśnie konieczność obrony kraju przed antychrześcijańską rewolucją zagrażającą mu. O czym dowiedzieli się owi chłopi właśnie od swoich proboszczów. Tak więc, jakby można powiedzieć, że w tej warstwie najniższej, to w najwyższym stopniu akurat właśnie ona stanęła w tej idei przedmurza. O wiele mocniej, aniżeli inne warstwy walczące też z innych motywacji. Wkrótce polskie przedmurze stało się na nowo obłożoną ze wszystkich stron twierdzą, o czym tego odpowiadając na to
na to, o co pytał pan Piotr. I zyskało już nie tyle terytorialny, a bardziej metafizyczny kontekst. Kataklizm II wojny światowej był dla tej twierdzy właściwie przedłużeniem najazdu 1920 roku, ale tym razem znacznie bardziej tragicznym w skutkach, bo zakończonym hekatombą patriotycznej elity i zniewoleniem całego narodu. I to właśnie w takim czasie, który nastał po tym, w ciemnej nocy komunizmu do Polaków przemawia Pius XII, który we wspomnianej już encyklice przypomina o powołaniu naszej ojczyzny jako przedmurza chrześcijaństwa. Niechże więc mężnym i stałym sercem usiłują tę rolę wypełnić, unikając wrogich podstępów i zwalczając przy pomocy Bożej wszystkie przeciwności i próby. Niech podnoszą oczy w górę ku tej nagrodzie, jaką Bóg obiecuje tym wszystkim, co z zupełną wiernością, z ochotnym sercem, z gorącą miłością żyją, działają i walcząc dla zachowania i rozszerzenia na ziemi Bożego Królestwa Pokoju. Mówi papież, jakby formułując owo wezwanie dziś, a więc ponad 60 lat po tamtej encyklice, Polska, jak się wydaje, nie pełni już roli ante murale Christianitatis. Dlatego, że nie istnieje już żywa wspólnota państw i narodów chrześcijańskich, stanowiąca jedność, jakąkolwiek jedność geograficzną i cywilizacyjną. Można było jeszcze mówić o niej po tej największej katastrofie geopolityczno-kulturowej drugiego tysiąclecia, jaką była rewolucja protestancka i spowodowana przez nią stuletnia wojna domowa w Europie. Trwała ta wspólnota przecież nadal, chociaż już w ułomnych formach w kolejnych wiekach, choć stopniowo traciła swoją kulturotwórczą żywotność, zasięg i wpływy. W symbolicznym sensie Christianitas istniała jeszcze w XX wieku, podczas tego stulecia szatana, które zaczęło się orgią krwi i zbrodni, a skończyło obłędem nieustannej pogoni za mamoną i rozkoszami tego świata. Choć nie tylko władzę polityczną, ale i rząd dusz we wszystkich państwach Europy zdobyli kapłani antyludzkich religii, którzy składali na ołtarzach swych bezwzględnych i okrutnych bożków całe narody czy generacje, to przecież wielkie ludzkie społeczności żyły jeszcze w paradygmacie chrześcijańskiej kultury. Żyły rytmem chrześcijańskiej obyczajowości. Czy nawet o tym nie wiedząc, posługiwały się jakoś wszczepionym w ich genotypy chrześcijańskim systemem wartości. Kres temu przyniosła neomarksistowska rewolucja kulturowa 1968 roku. Oczywiście używamy umownie tej daty, bo rewolucja ta de facto zaczęła się wcześniej i nie skończyła się wcale, bo właśnie, o czym będzie za momencik mowa, na naszych ziemiach trwa. Albo inaczej, obecnie tak naprawdę mamy okazję obserwować jej apogeum. Nie mamy teraz nie mamy czasu, aby scharakteryzować ową rewolucję, ale warto jakby, aby sobie uświadomić, że właśnie to wszystko tak naprawdę, z tym wszystkim mamy miejsce, mamy okazję obecnie borykać się w Polsce, uświadomić sobie, jakie były jej podstawowe wyznaczniki, a więc rewolucja seksualna, rewolucja kontrkulturowa i powstanie antysztuki, marsz przez instytucje, czyli przemienienie z zastanego świata od środka, wpuszczenie w jego krwiobieg antywartości czy zbudowanych na ideologii marksistowskiej i
w ten sposób wypranie ich z treści. Rewolucja języka owocująca polityczną poprawnością i relatywizacją pojęć, demontaż państw narodowych, no i wreszcie stworzenie nowego proletariatu, z tym, że tutaj ów nowy proletariat nie do końca pełni swoją rolę, więc tworzy się obecnie proletariat 2.0, prawda? Nowy proletariat 2.0, który stanowią imigranci z państw islamskich. Ale przecież pomimo tej owej rewolucji, której skutki można by opisać takim moim ulubionym scholium Davili, czyli rewolucja to jest barokowy pałac, do którego wtargnęła kudłata zgraja. Jak wyglądają efekty wtargnięcia kudłatej zgrai do barokowego pałacu, to możemy, na pewno każdy z Państwa oglądał gdzieś w sąsiedztwie swojego miejsca zamieszkania, znajduje się na pewno taki pałac, do którego wtargnęła Armia Czerwona po prostu i w którym dłużej stacjonowała. Takie są właśnie efekty. Tak wygląda w sensie intelektualnym i duchowym współczesna Europa. No ale przecież wciąż żyją na starym kontynencie chrześcijanie, wciąż żyją wspólnoty kultywujące rozmaite przedrewolucyjne obyczaje, istnieją ślady wielkiego dziedzictwa przeszłości. Chociaż twierdza Christianitatis została zdobyta i obrócona w ruinę, wciąż przecież bronią się poszczególne jej bastiony. Z perspektywy tego ogólnego upadku cywilizacji, a zwłaszcza z perspektywy zachodnioeuropejskiej, Polska może jawić się jako właśnie taki bastion, w którym ogromna większość społeczeństwa praktykuje religię katolicką, a jeśli tego nawet nie czyni, to wyznaje wartości wprost z niej wynikające. No i rzeczywiście, zauważamy często, odwiedzają nas bardzo często osoby, oczywiście chrześcijanie z innych państw, szczególnie z Europy Zachodniej, i zachwycają się tym, jak jest w Polsce, prawda? Zachwycają się tym, że w Polsce w dalszym ciągu pełne są kościoły, że ludzie przystępują do sakramentów, że na ulicach no, spotyka się w większości normalnie ubranych, białych ludzi. Czy rzeczywiście, i te wszystkie oczywiście spostrzeżenia mogą nas wbić w pychę i spowodować, że nie zauważymy pewnych tendencji, które mają również w naszym kraju miejsce. No bo z pozoru wszystko wydaje się idzie dobrze. Pozycja Kościoła i jego wpływ na życie publiczne jest właściwie silniejsza niż w każdym innym europejskim kraju. W Polsce istnieją jedne z najpoważniejszych w Europie ograniczeń prawnych zabijania dzieci poczętych w łonach matek. Nasze państwo nie uznaje tak zwanych związków homoseksualnych zarówno z małżeństwem. Do Polski nie dotarła także, o czym wspominałem, inwazja wyznawców islamu, która przemieniła całkowicie krajobraz społeczny i duchowy zachodniej Europy. Tymczasem Polska nie jest wcale izolowana, bo skoro zawsze należała do cywilizacji z zachodniego chrześcijaństwa, no to muszą ją dotykać te schorzenia, które w tak straszliwy sposób dotknęły również ją. Jednym z głównych celów rewolucji seksualnej, będącej, jak wspomniałem, jednym z nurtów, właśnie najważniejszym rewolucji 68 roku, jest destrukcja rodziny, wyrażająca się przede wszystkim w liczbie rozwodów i w braku tworzenia nowych stałych związków.
Choć Polacy wciąż nie wypadają najgorzej w skali Europy, to jednak konsekwentny spadek ilości zawieranych związków małżeńskich musi zatrważać. Jeszcze w 1990 roku było ich ponad 255 tysięcy. Przed 2 laty 193 tysiące. Czy Polacy i Polki przestali łączyć się w pary? Nie, po prostu coraz popularniejszą formą związku staje się konkubinat. Trzeba też zaznaczyć, że spośród oficjalnych małżeństw jedynie 70% to małżeństwa katolickie, a więc znacznie mniej niż wynikałoby to z deklarowanej przynależności religijnej je zawierających. Ponad 30% nowo zawieranych małżeństw skończy się rozwodem. Co prawda w 2016 roku liczba rozwodów nieznacznie spadła w stosunku do roku poprzedniego, z ponad 67 tysięcy do 63,5 tysiąca, ale w kolejnym roku znowu wzrosło. W związku z tym rośnie liczba dzieci, które rodzą się w nieformalnych związkach. Z początkiem lat 90. było ich jedynie kilka procent. Obecnie to już ponad 1/4 wszystkich dzieci przychodzących na świat. W dużych ośrodkach miejskich, zwłaszcza na zachodzie kraju, jest to już prawie połowa dzieci. Liczba urodzeń, będąca ważnym czynnikiem odzwierciedlającym stosunek do wartości podstawowej, jaką jest życie, od lat dramatycznie niska nadal spada. Choć odnotowano nieznaczny wzrost w ubiegłym roku, co okrzyknięto efektem rządowego programu 500+, w pierwszym półroczu 2018 roku urodziło się mniej dzieci niż w analogicznym okresie 2017. Zmiana trendu była więc chwilowa. Stale natomiast rośnie liczba zgonów, w tym tych szczególnie drastycznych, mianowicie samobójstw, wynikających z pogłębiającej się depresji, zaniku więzi społecznych, braku nadziei i wiary. W ubiegłym roku na własne życie targnęło się ponad 11 tysięcy Polaków, a więc o 13% więcej niż przed rokiem. A jak na tym tle wygląda polski Kościół, który no przecież jest tak integralnie związany z polskim społeczeństwem, z polskim narodem? Czy wszystkie statystyki zgodnie twierdzą, że destrukcyjne zjawiska w najmniejszym nasileniu występują w regionach tradycyjnych, religijnych, gdzie katolicyzm ma najsilniejsze wpływy? A więc wydaje się, że nie aż tak źle. Ale jednak pomimo rosnącej polaryzacji politycznej i światopoglądowej, katolicy nie żyją na odciętych od świata wyspach i podlegają silnemu oddziaływaniu środowisk laicyzowanych i radykalnie laickiej kultury masowej. Nie ma religii bez jej regularnego praktykowania. Tymczasem poziom praktyk religijnych, poziom praktyk religijnych najdobitniej świadczy o stanie wspólnoty. Tymczasem, o ile w roku 1990 co niedzielę i w święta we mszy świętej uczestniczyło ponad 50% katolików, to w 2010 roku było ich już tylko 41%, zaś w 2016 36,7%. Tendencja spadkowa wyraźnie się więc nasila, o ile w ciągu pierwszych 20 lat ubywało 0,45% rocznie, to w ciągu następnych 6 już 0,72%. Nie jest to może jeszcze postęp geometryczny, ale widzimy faktycznie dramatyczny spadek, jeżeli on w dalszym ciągu będzie się utrzymywał. Jednym z czynników wyróżniających przez lata polski katolicyzm była wysoka liczba powołań do stanu kapłańskiego. To właśnie liczba powołań wydaje się być najbardziej precyzyjnym wskaźnikiem, swoistym papierkiem lakmusowym duchowego stanu społeczeństwa. Nic dziwnego, powołania to przecież współpraca łaski i woli. Boże wezwanie musi zostać przez człowieka usłyszane. Stąd też powołania rodzą się przeważnie w katolickiej rodzinie, w sprzyjającym religijnemu wzrastaniu środowisku, w którym kształtują się młodzi ludzie. Tymczasem wpływ procesów sekularyzacyjnych i destrukcji rodziny na powołania jest wyraźny. Liczba kandydatów do seminarium w ciągu ostatnich lat regularnie spada. Z początku spadek wiązał się z ogólnymi procesami demograficznymi. Jednak warto zauważyć, że o ile w 1992 roku liczba wszystkich alumnów uczących się w seminariach diecezjalnych i zakonnych w Polsce przekraczała 8 tysięcy, po 20 latach było to już niecałe 4 tysiące, a w 2016 roku mniej niż 3 tysiące. Prawdziwe tąpnięcie nastąpiło jednak w ostatnich 2 latach. Przykładem niech będzie tutaj diecezja tarnowska, która przez lata szczyciła się najwyższą liczbą kleryków przygotowujących się do stanu kapłańskiego. Co roku do tamtejszego seminarium wstępowało 40 do 50 młodych mężczyzn rocznie. W tym roku, a raczej w zeszłym roku, okazało się, że kandydatów na pierwszy rok studiów jest jedynie 17. W tym roku było ich jedynie 10.
W dalszym ciągu jednak Kościół instytucjonalny w Polsce cieszy się wyjątkowo silną pozycją. W ponad 10 tysiącach parafii pracuje ponad 21 tysięcy kapłanów, a w ponad 180 zakonach i zgromadzeniach około 32 tysiące osób prowadzi życie konsekrowane. To prawdziwa armia, która jednak przez ostatnie ćwierćwiecze w dużej części była zdemobilizowana. Wystarczy wspomnieć tylko, że ład, który zapanował, aby już nie cofać się dalej, ład, który zapanował w Polsce okrągłostołowej, stworzył pewien specyficzny układ o neutralności. Rządzące życiem publicznym, decydujące o nim środowiska laickie, dopuszczały szczególną rolę Kościoła, o ile w Kościele nie dochodziły do głosu środowiska, które one uznawały za szczególnie groźne, a więc te, które w zdecydowany sposób odwoływały się do tradycji Kościoła. Natomiast na wsparcie tych środowisk, a także liberalnych mediów, mogły liczyć wszystkie te osoby i środowiska w Kościele o przekonaniach liberalnych, modernistycznych, które moglibyśmy określić wprost jako destrukcyjne. Może ja pominę część tutaj z uwagi na czas. W każdym razie to takie dwudziestolecie międzywojenne, ta era koabitacji pomiędzy Kościołem a laicką władzą, często wprost lewicową władzą, jak to miało miejsce w przypadku dwukrotnych rządów SLD, a więc Sojuszu Lewicy Demokratycznej, które przynajmniej w drugim okresie, w latach 2001-2005, były wprost pewnym sojuszem na rzecz wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej. Po latach przywódca SLD, Leszek Miller, który o to zapytany, dlaczego SLD nie w okresie swoich rządów nie forsowało w mocny i zdecydowany sposób wszystkich swoich postulatów ideowych, takich jak dostępność aborcji, laicyzacja, edukacja seksualna, bardziej permisywna niż obecnie, odpowiedział wprost: Unia warta była mszy. I ta odpowiedź jakby opisuje ów stan koabitacji. Ten w każdym razie, to dwudziestolecie międzywojenne się skończyło mniej więcej w okolicach 2011 z powodu jakby intensywnych procesów budzenia się polskiego katolicyzmu. Związanych z dwoma takimi przełomowymi faktami, a więc śmiercią polskiego papieża, która zaowocowała ogromnym ożywieniem religijnym, i katastrofą smoleńską, która stworzyła w Polsce atmosferę niemożliwą do wytrzymania, do zniesienia przez środowiska laickie, ale pomimo wszystko nie zdecydowano się na otwartą wojnę. Dlaczego? Odpowiedzią
wydaje się rodząca się właśnie w reakcji na skrajne wystąpienia zoologicznych antyklerykałów reakcja katolicka. Na przykład ofensywa lewicy w sprawie usunięcia krzyża wiszącego w Sejmie spowodowała zdecydowane protesty katolików, biskupów, kleru, a w konsekwencji zwiększenie liczby osób opowiadających się za pozostawieniem krzyża tam, gdzie jest. Nastąpiła w wyniku tych ataków podjętych przez jakby powstrzymywane wcześniej na smycz środowiska radykalnie laickie, nastąpiła mobilizacja katolickiego laikatu, a nasilenie się antykatolickiego kulturkampu spowodowało też przynajmniej częściowe przebudzenie się uśpionego dotychczas olbrzyma, czyli katolickiego duchowieństwa. Okazało się, że jego wpływy, pomimo konsekwentnego ich podmywania przez lata, wciąż są tak silne, że może to stanowić zagrożenie dla dalszych postępów rewolucji. To jak wspomniał o tym pan profesor w momencie nasilania się następnych fal antykatolickiego kulturkampfu nasila się też reakcja, nasila się ta ozdrowieńcza reakcja i oczyszczenie w łonie Kościoła. I tak też mamy, i z taką reakcją mamy obecnie od kilku lat do czynienia w Polsce. Nawet wobec rozmaitych przypadłości, a nawet patologii trapiących stan kapłański w naszym kraju, nawet w sytuacji, w której działalność niektórych hierarchów skupiona była przez lata nie na organizowaniu świeckich katolików do stawiania czoła zagrożeniom współczesności, ale do gaszenia ich zapału inicjatyw. Wiemy dobrze, że moglibyśmy wymieniać tu bardzo wiele owych nawet. Jednak wszystko najgorsze, co można by powiedzieć o polskim klerze, nie zmienia nawet w niewielkim stopniu podstawowej prawdy. Tworzą go kapłani, którzy działają w imię Jezusa, sprawują sakramenty Kościoła i niosą posługę duszpasterską. I jako tacy są nie do zaakceptowania dla tych, dla których nauka z Chrystusowa jest zgorszeniem lub głupstwem. I dlatego właśnie musiał powstać film Kler na przykład, prawda? Uderz w pasterzy, a owce się rozproszą. Najwyraźniej tę radę wzięli sobie do serca twórcy tego filmu, a raczej nie tyle twórcy, co ich inspiratorzy i sponsorzy, oczywiście. Widać zresztą, że antykatolickie siły i środowiska były dobrze przygotowane na wielki skandal, który właśnie na naszych oczach wstrząsnął Kościołem powszechnym. Przynajmniej od kilkunastu lat na jaw wychodziły przecież afery obyczajowe z udziałem katolickiego kleru, co możliwe stało się dzięki radykalnemu rozluźnieniu dyscypliny moralnej po II Soborze Watykańskim. Od czasu słynnego raportu przygotowanego dla ojca świętego Benedykta XVI na krótko przed jego tragiczną w skutkach abdykacją wiadomo było, że skala homoseksualnej infiltracji Kościoła może przewyższać wszystkie przypuszczenia. Oczywiste było więc, że skandaliczne zachowania i potworne grzechy będące trującym owocem tejże infiltracji wcześniej czy później ujrzą światło dzienne. Wystarczyło tylko dobrze podłożyć ładunki, przygotować ląty i czekać. Trzeba też zauważyć, że destrukcyjny na wszystkich polach, potęgujący się z roku na rok zamieszanie w Kościele obecny pontyfikat stworzył doskonałe warunki do tego, by ta bomba została zdetonowana. Dlatego można uznać, że doskonałe wpisanie daty premieru filmu Kler w całą globalną kampanię, uruchomienie wielkiej machiny promocyjnej, w wyniku której film miał obejrzeć już ponad 3 miliony osób w Polsce, a mają go obejrzeć kolejne miliony osób w całej Europie, wskazują wyraźnie na to, że to nie jest ostatni etap antykatolickiej wojny, a wręcz jest to pierwszy etap tejże, a następnych należy spodziewać się już w najbliższym czasie. Prawdopodobnie wobec Polski podjęta zostanie próba działań podobnych jak w przypadku Irlandii.
Zielona Wyspa stanowi bowiem zatrważający przykład natychmiastowej degrengolady katolickiego niegdyś kraju. Ten kraj księży i zakonnic, jakim Irlandia była z początkiem lat 70. XX wieku, poddany radykalnej laicyzacji przez kulturę masową i zachwycięcie się dobrobytem, stał się najpierw krajem bez powołań. Jeszcze w latach 80. wyświęcano tam rocznie niemal 200 kapłanów. Dzisiaj jest ich kilkunastu. W tym samym okresie odsetek uczestniczących w niedzielnych mszach świętych spadł z około 90% do 30%. Zanim zdecydowano się na prawne przeforsowanie rewolucji kulturowej, nastąpił tam zmasowany atak liberalnych mediów i środowisk na autorytet Kościoła, do czego wykorzystano skandale pedofilskie, wyolbrzymione i zmultiplikowane. 3 lata temu w referendum Irlandczycy zaakceptowali tak zwane małżeństwa homoseksualne. W tym roku zgodzili się na zniesienie prawnej ochrony życia poczętego. Wszystko to przy słabym przeciwdziałaniu wcześniej zneutralizowanego, po części przez modernistyczną ideologię, po części, jak wspomniano, za pomocą skandali, kleru katolickiego. Jak uchronić się przed realizacją u nas wariantu irlandzkiego? Oczywiście walczyć na każdym kroku z rewolucyjnymi ideologiami. Zwalczać egalitarne projekty lewicy, mobilizować opinię publiczną, działać. Nie można jednak zapomnieć o modlitwie. I o co modlić się przede wszystkim? O łaskę żarliwej wiary dla siebie i bliskich, dla całego narodu. Tylko ona bowiem jest w stanie postawić tamę procesom, za którymi stoi inteligencja znacznie przewyższa naszą. Ale wobec modlitwy inteligencja ta jest bezsilna. Dlaczego wystarczy modlić się o łaskę żarliwej wiary? Bo to ona ona może na nowo przemienić nasz kraj. Jak wspominali już moi szanowni przedmówcy, okresy odejścia od wiary zdarzały się w historii. Okresy słabnięcia całych warstw, jak można powiedzieć, społecznych, nie miał miejsca z pewnością aż tak głęboki, aż tak totalny i obejmujący wszelkie warstwy społeczne, jak obecnie kryzys. Niemniej jednak, jak wiemy, dla Boga nie ma nic niemożliwego. We wspomnianej już kilkakrotnie encyklice Invicti Athlete Christi papież Pius XII wystosował dla Polski taki program. I to niech będzie taka odpowiedź, co należy czynić. Postępujcie nadal mężnie, ale z tą odwagą chrześcijańską, która idzie w parze z roztropnością i z tą mądrością, która umie bystro patrzeć i przewidywać. Wiarę katolicką i jedność zachowujcie. Wiara niech będzie przepasaniem biódr waszych. Niech ona głoszona będzie po całym świecie. Niech wam będzie tym zwycięstwem, które zwycięża świat. A czyńcie to wszystko patrząc na Jezusa. Tak postępując i to osiągniecie, żeby wszyscy święci, osobliwie ci, co z waszego narodu wyszli, z tego wiekuistego szczęścia, jakim się obecnie cieszą, wraz z Królową Polski, Bożą Rodzicielką Maryją, na was i na ukochaną ojczyznę waszą łaskawie spoglądali, by opiekować się nią i jej bronić. I to jest prawdziwe antymurale, jakby w tych słowach ta idea prawdziwego antymurale, jak się wydaje, się zamyka. Otóż w dzisiejszych czasach nie powinno ono być, albo nie tylko powinno ono być przedmurzem zbrojnym mieczem, ale przede wszystkim zbrojnym modlitwą. Dziękuję bardzo.